wtorek, 3 dzień października. Anna Tabaka, witam i zapraszam na Silesia Flash. Zrywane, zamalowywane, oblewane farbą. Niszczenie banerów jest stałym elementem każdej kampanii od lat. I to niezależnie od partii, jaką reprezentuje wiszący na nim kandydat. Gdy kampania wyborcza finiszuje, emocje sięgają zenitu. Udzielają się zarówno politykom, jak i wyborcom. Czasami są tak duże, że wymykają się spod kontroli. W ostatnich dniach zdewastowane zostały materiały m.in. w Jaworznie i Katowicach. Paweł Jędrusik. Ofiarą wandali padł m.in. poseł Wojciech Saługa, któremu ktoś zniszczył dwa duże banery znajdujące się na wiadukcie na granicy Jaworzna i Sosnowca. Dziś kandydat do Sejmu wieszał nowe materiały wyborcze. Brudna kampania. Myślę, że nie na tym to ma polegać, żeby niszczyć innych, żeby inni wygrywali, ale no każdy powinien mieć te szanse. To kosztuje czasu, trochę środków. Mamy prawo akurat tu wisieć i prowadzić tę kampanię, natomiast jakiś człowiek pod osłoną nocy z nożem tu prawdopodobnie, bo to nie pierwszy raz, niszczy mi ten baner z jednej, z drugiej strony. I banery drugiej strony też są niszczone, o czym przekonuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Andzel. No niestety poziom emocji u niektórych ludzi jest duży, po prostu akty chuligańskie się zdarzają. U mnie niestety też, no ileś banerów miałem przeciętych, czasami przy mnie ktoś zniszczy ulotkę wyborczą, czy też kalendarzy, który na co dzień stoję i rozdaję w wielu miastach, gdzie do wyborców daję materiały wyborcze, rozmawiam z wyborcami o problemach. Problemy z niszczeniem materiałów wyborczych pojawiają się przy okazji każdych wyborów, bez względu na to, czy samorządowe, czy parlamentarne. Warto jednak pamiętać, że za takie zachowanie grożą poważne konsekwencje prawne. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z usunięciem, uszkodzeniem takiego ogłoszenia publicznego, sprawca będzie odpowiadał za wykroczenie, będzie mu groziła kara aresztu lub grzywny nawet do 5000 zł. Jeżeli natomiast uszkodzenia baneru czy też plakatu wyborczego przekroczą kwotę 800 zł, wówczas sprawca będzie ponosił konsekwencje jak za przestępstwo zniszczenia mienia. A za to grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Wybory to święto demokracji. Od ich wyniku zależy to, w jakiej szkole będą uczyły się nasze dzieci, na jaką opiekę zdrowotną będziemy mogli liczyć, czy jakie podatki będziemy płacić. Jeśli je prześpimy, to inni wybiorą za nas. Dlatego w centrum Katowic stanął wielki budzik. Ma przypominać o czasie pozostałym do 15 października. To kolejna odsłona ogólnopolskiej kampanii profrekwencyjnej Nie śpi, bo cię przegłosują. Jej cel to pobicie rekordu frekwencyjnego sprzed ponad 100 lat. W 1919 roku do urn poszło ponad 70% uprawnionych. Ja ci chcę powiedzieć, Marcin, wiesz, że ja chodzę na wszystkie wybory. Odkąd skończył 18 lat, chodzę na wszystkie wybory. Nie będą welować beze mnie. Są pewne działania, które nam się podobają, nie podobają. Często to krytykujemy, często mówimy, że jest źle, a powinno być lepiej, albo że jest dobrze i chwalimy. Wszyscy mamy tutaj oczywiście możliwość zabierania głosu. Natomiast jeżeli nie idziemy na wybory, jeżeli wybieramy niską frekwencją, to znaczy się, że godzimy się na to, co jest, czy nam się to podoba, czy nie podoba. A więc ja bardzo serdecznie zachęcam, idźmy na wybory i wybierajmy. Ziemia obiecana czy ziemia niczyja? Czy jest szansa na zmianę prawa dotyczącego gruntów pokopalnianych? Czy śląscy politycy potrafią zawrzeć ponadpartyjny sojusz w tej właśnie sprawie? Nietypowa debata odbyła się dzisiaj w byłej kopalni Michał w Siemianowicach Śląskich. Nietypowa, bo wzięli w niej udział kandydaci ze wszystkich komitetów wyborczych, a to w ostatnich tygodniach kampanii naprawdę ciężkie. Województwo śląskie otrzymało właśnie ponad 2 miliardy euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Te pieniądze dla byłych kopalń mogą być drugą szansą. Paweł Jędrusik. Organizatorzy debaty, czyli Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Stowarzyszenie Pacjent Europa, wyliczali, że obecnie w województwie śląskim jest 6,5 tysiąca hektarów terenów pogórniczych. Chodzi o to, żeby tym terenom przywrócić funkcje społeczne, gospodarcze, żeby to nie były nieużytki, które leżą latami i tak naprawdę nikt z tym nic nie chce zrobić. Samorządy nie mają odpowiednich finansów,
też status prawny często tych terenów jest bardzo niejasny. Wśród proponowanych zmian legislacyjnych pojawiły się m.in. takie, które umożliwiłyby przekazanie samorządom takich terenów bezpłatnie. Jeżeli przekazywać gminom, to pod określonymi warunkami, żeby to były tereny faktycznie wykorzystywane na innowacyjny przemysł, na odnawialne źródła energii, a nie po prostu na kolejną zabudowę pod drogie mieszkania albo pod magazyny. Więc my uważamy, że jeżeli przekazywać to warunkowo, ale też większą rolę widziałbym tu dla SRK, bo jednak zamykanie kopalni powinno być traktowane w perspektywie wieloletniej i planowane już pod konkretny cel potem. W poprawie sytuacji może pomóc Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, z którego województwo śląskie otrzymało 2 miliardy złotych. Chodzi o to, żeby ta transformacja, która będzie przeprowadzona, jak się wydaje, przez Fundusz Transformacji Śląska, była konkretna i szła w kierunku realizacji przynajmniej większości tych celów, które jest zamierzona, i nie widzę tutaj żadnego problemu. No, problem jest z tym, czy będzie zgoda polityczna w pewnych przestrzeniach. Mówię o samorządach, jednostkach samorządu terytorialnego, bo ja przeżyłem kwestię dystrybucji węgla w Polsce i zauważyłem, że niektóre samorządy, na szczęście nieliczne, jednak działały, moim zdaniem, to jest moje prywatne zdanie, na niekorzyść mieszkańców. Organizatorzy debaty wskazywali także, że często tereny pokopalniane są jednymi z najatrakcyjniejszych działek w śląskich miastach. Są położone między węzłami komunikacyjnymi i mają duży potencjał biznesowy czy kulturalny. 200 tysięcy osób i tylko 5 karetek. To znaczy, że jeden zespół przypada na około 40 tysięcy mieszkańców Sosnowca i okolic. Średnia w województwie śląskim to około 26 tysięcy, a w sąsiednich Katowicach to 17 tysięcy. Mimo że od dłuższego czasu władze miasta wraz z przedstawicielami pogotowia apelują do Ministerstwa Zdrowia o dodatkowy zespół ratowników, odpowiedzi z centrali wciąż brak. Magda Sincewicz. A tu przecież czasu na decyzję nie ma, bo gdy chodzi o ludzkie życie lub zdrowie, cenna jest każda minuta. Te jednak wydłużają się, gdy tak wiele osób musi zostać obsłużonych przez zaledwie kilka zespołów. To jest absolutnie niezrozumiałe, ponieważ wojewoda wpisał do wojewódzkiego planu działania także ten dodatkowy zespół, natomiast ministerstwo nie wyraziło na to zgody, a więc centralnie okazuje się, że nie dostrzegają takiej potrzeby. Potrzeby nie tylko przedstawicieli władz miasta czy ratownictwa medycznego, ale przede wszystkim mieszkańców. I problemem tu nie są nawet finanse, a brak pozytywnej decyzji. Jeżeli to jest jakiś problem finansowy, a zdrowie ludzkie jest bezcenne, jak zawsze miasto Sosnowiec jest do dyspozycji. Pomagamy policji, straży pożarnej, innym służbom, więc jesteśmy gotowi na to, żeby Ministerstwu Zdrowia również pomóc, jeżeli chodzi, nie wiem, o zakup karetki pogotowia, o wsparcie w zakupie sprzętu. Zdrowie ludzkie, zdrowie mieszkańców Sosnowca i regionu jest bezcenne. Czas dojazdu do pacjenta jest sprawą kluczową. Ludzie muszą mieć poczucie, że w momencie zagrożenia życia pogotowie dojedzie do nich jak najszybciej. No jest ważne, bo przecież ludzkie życie zależy od właśnie karetek. Nie? Karetek, które już w marcu przyszłego roku będą miały nową siedzibę przy ulicy Kombajnistów. Wartość inwestycji to 22 miliony złotych. Nowoczesny budynek stanie na terenach przekazanych przez miasto bezpłatnie. Wciąż jednak nie rozwiązuje to podstawowego problemu – braku dodatkowych ekip. A to przecież najważniejsze. Wiadomo, że wszystko, co jest ważne dla zdrowia, to jest ważne dla ludzi. No. Oczywiście dla mnie też, no, dla każdego. Pogotowie jest gotowe, by przyjąć nowy zespół. Mieszkańcy tym bardziej. Co innego Ministerstwo Zdrowia, które wciąż milczy. 7 października w katowickim Spodku odbędzie się 41. edycja festiwalu Rawa Blues. To najstarszy festiwal bluesowy w Polsce. Jeden z najbardziej uznanych w Europie i największy na świecie, odbywający się pod dachem. Jakie gwiazdy pojawią się na scenie już za kilka dni? O tym w materiale Magdy Sincewicz. Zaczął od Jimiego Hendrixa, The Animals czy The Rolling Stones, a potem powoli szukał tych źródeł, z których oni czerpali. I doszedł do Chicago Blues, potem bluesa z Delty. I tak rozpoczęła się historia słynnego bluesowego festiwalu z Katowic. Jeżeli ktoś chce brać udział w uczcie muzycznej, to musi przyjść na Rawę Blues. Dlaczego? Bo tam się gra muzykę od A do Z na żywo. I on uczestniczy w pewnego rodzaju tworzeniu tej muzyki, bo jest taki korespondent między wykonawcą a ludźmi, którzy słuchają. Nam się to udziela, że ktoś dobrze reaguje na te dźwięki, to my coraz lepiej gramy i naprawdę to jest jednorazowy, niepowtarzalny koncert zawsze.
nieprzerwanie od ponad 40 lat. Niektóre z zagranicznych kapel czekają wiele miesięcy, by móc zagrać w Spodku. Wystąpić dla tych, którzy nie wyobrażają sobie tej pory roku bez tego wydarzenia. I to jest kolejny raz i zawsze o tym samym czasie. To jest bardzo ważne, bo ludzie się przyzwyczajają do terminów, przyzwyczajają się do czasu, który jest, a kojarzy się to zawsze z jesienią fajnie. I to jest miłe. Miłe jak kojące dźwięki bluesa, bo to właśnie z niego wypływa rock and roll czy jazz. Bez niego nie byłoby żadnej dobrej muzyki prócz klasycznej. Wiedzą o tym najwierniejsi fani. Chodzę na różne festiwale, nie tylko muzyki bluesowej, ale również zwyczajne, popowe. I zauważyłam jedno, że festiwal to nie jest tylko muzyka, ale też różne atrakcje dla odwiedzających. I stwierdziliśmy, że trzeba jednak pójść krok dalej. I tak też się stało. W tym roku na uczestników czeka wiele dodatkowych atrakcji. Wystawa motocykli, którymi każdy będzie mógł się przejechać wokół Spodka, giełda winyli, wystawa obrazów czy taniec rock'n'rolla na płycie. Jeśli podoba się to przybyłym, tak też będzie i w przyszłych edycjach, bo te na pewno przed nami. Jesteśmy miastem kreatywnym w dziedzinie muzyki i Rawa Blues ma w tym panteonie naszych wielkich wydarzeń swoje znamienite miejsce i myślę, że tak będzie przez kolejne dziesięciolecia. Bo z taką energią nie może być inaczej. Rawa Blues! The World's Biggest Indoor Blues Festival. Katowice, Spodek, 7 października. Bring it on up, little bit louder. Taki był wtorek. W imieniu Grzegorza Rządło zapraszam jutro. Do zobaczenia.